12 lat temu w tym miejscu było tylko błoto, była łąka, były nieużytki. I razem z moimi kolegami z zarządu przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, to był styczeń 2007 roku i powiedzieliśmy, tu będzie kopalnia. To się sprawdziło. Kopalnia startuje w tym roku. Mamy nadzieję, że inwestycje, które będą związane z tą kopalnią, będą duże. Szacujemy, że około 3 miliardy złotych w najbliższych latach do roku 2030 będziemy inwestowali. Natomiast przede wszystkim myślimy o tej młodzieży, która jest przed namiotem. To dla nich jest to, ta nasza inwestycja, to jest coś, co daje im przyszłość i co daje im nadzieję na dobre jutro. Bardzo się cieszę, że tutaj Bziedębina to jest po długich latach przerwy, po ponad 20 latach przerwy, pierwsza budowana kopalnia, super nowoczesna kopalnia, która będzie potrzebna Polsce, ba, będzie potrzebna całej Europie. Węgiel koksowy został uznany przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską za surowiec strategiczny. Powinniśmy w związku z tym cieszyć się bardzo i cieszymy się, że tutaj mamy do czynienia z rozbudową tego potencjału, potencjału korzystania z surowca strategicznego. Mamy do czynienia z bardzo nowoczesną kopalnią, super nowoczesną kopalnią, jednocześnie z super nowoczesnym przemysłem, który w łańcuchu dostaw nowoczesnego państwa potrzebuje właśnie węgla koksowego.